Aha, czyli tak jak ma być już. Po prostu podajemy. Dajcie tą torbę z tymi bagażami, niech pan sprawdzi tutaj. To tylko jeden bagaż, tak? Proszę, pan tutaj będzie. Tak, nie. Brawa. Dzień dobry, witam wszystkich. Moje nazwisko Maribor Sebastian. Ja jestem na Sztygarem Górniczym, tutaj na polu Bogdanka. Zjedziemy tutaj na Bogdance, na poziom 960 metrów pod ziemię. Potem organizacyjnie pójdziemy na przodek i zobaczymy trochę na dole tam takich wyrobisk. Wjeżdżamy do prawdziwej kopalni, to nie jest Wieliczka. Niektórzy z was już tutaj byli na pewno. Na terenie kopalni obowiązuje też taki zapis jeszcze, który mówi o tym, że zjeżdżając szybę na dół, wszyscy mamy mieć założone okulary ochrony i rękawice. Mój pierwszy z kopalni. No to było 2-3 lata temu. Duże zaskoczenie, jeśli chodzi o warunki pracy, jak tutaj ludzie pracują, szczególnie na tej ścianie. Ja też troszkę zmieniłem pogląd, bo to o tym się mówi, gdzieś tam w telewizji o tym się słyszy, ale jak się to przeżyje, to też jest inaczej. Także... No, i działają. Powiem szczerze, że jest to ciężki zawód. Dopiero jak zjedziesz na dół, to docenisz pracę górników. Na jedno piętro, drugie na drugie, ale spotkamy się wszyscy na dole. Dobrze? Klatka jedzie 12 metrów na sekundę. Do wszystkich, kogo będziemy widzieć. Takie jest przywitanie górnicze, taka jest tradycja i tak to też będziemy robić. Idziemy w tej chwili do pociągu. To jest pociąg spongowy. Po tym, co chodzimy, to jest spong. Uwaga na głowę. Jeszcze prowadzimy jakiś trening brakarski. Dobra, wszyscy, tak, Etek zamykasz, tak? Zamykasz pochód. Podejdziemy kawałeczek pochylnią do góry, podejdziemy do miejsca, gdzie są, jest drążony taki właśnie chodnik, jak tutaj mamy. Więc jest, będzie kombajn chodnikowy. Też różnego rodzaju koparki, tak zwane spółładowarki i sobie w międzyczasie ładujemy na tą odstawę, dlatego utrzymujemy to w ruchu. Tutaj widzicie tylko przekrój skał, czyli od góry warstwy stropowe, później mały przekrój węgla, czy to, co nas najbardziej interesuje. A nie jest to jest ten kamień, nie? Tam jest to przekrój, tak? Pierwszy raz widzę coś takiego, że tutaj właśnie zabezpieczają. Proszę zobaczyć, ci ludzie tutaj pracują pod ziemią tyle godzin w takich warunkach. No, naprawdę wielki szacunek. Tony, taki kombajn waży, no pracownicy, tak jak widzieliście, było urobione, zabudowali jeden z łuków, czyli jedno odrzwie, tak to po naszemu się nazywa. Całe takie odrzwie waży tam koło 800 kg, więc oni to wszyscy pracownicy muszą to na plecach tam przynieść, donieść, no i poskręcać dzięki tym urządzeniom, które mają. Dziennie kopalnia wydobywa 54 tysięcy ton urobku, tak. Fantastycznie. Fantastycznie. Na pewno budzi respekt, nie? Ciężka praca, musi być i odpowiedzialność i przede wszystkim tak jak piłce, tylko oczywiście na dużo wyższym poziomie zespołowość, bo jednak są tutaj uzależnieni od siebie pracownicy i
no, na pewno robi duże wrażenie. Procencik, promil, no nie? Myślę, że warto było zobaczyć. Fajnie, fajnie. Jako wyciąż to nie było. 50 metrów jesteśmy pod rzeką. 10 dwoich. Faktycznie. Ciekawe, bardzo interesujące przeżycie, naprawdę. Warto zobaczyć, jak pracują chłopaki, w jakich warunkach. W ten sposób też docenić to, co się ma, oczywiście. I wielki szacunek dla chłopaków. Pozytywnie bardzo. We'll be right back.